I mamy to pragnienie, aby Pan pobłogosławił nas przez swoje słowo. Wir haben uns in dem Gebet daran erinnert, dass wir oft Sorgen haben. W modlitwie wspominaliśmy, że czasem mamy również troski, czy troszczymy się. Und auch, dass der Herr Jesus unsere sorgenvollen Herzen kennt. I również przedstawiliśmy to, że jednak Pan wie o tym, że mamy serca nieraz pełne trosk. Und wir wollen dazu etwas lesen aus dem Johannesevangelium. I do tego przeczytamy coś z Ewangelii Jana. Aus Kapitel 14. Z 14 rozdziału. Wir lesen Johannes 14, Vers 1 bis 3. Jana, Ewangelia Jana, 14 rozdział, od wiersza 1 do wiersza 3. Ewangelia Jana 14:1. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Und dann lesen wir aus dem Ende des Kapitels, Verse 27 und 28. Jeszcze z końcówki tego rozdziału, wiersze 27 i 28. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Man kann das Johannesevangelium in drei große Teile teilen. Można podzielić Ewangelię Jana na trzy części, na trzy duże części. Die ersten zwölf Kapitel zeigen uns das Leben des Herrn Jesus als derjenige, der vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. Pierwsze 12 rozdziałów przedstawia nam Pana Jezusa jako kogoś, kto z nieba zstąpił na tą ziemię. Er ist gekommen, um Gott als Vater zu offenbaren. Przyszedł na tą ziemię, aby objawić Boga jako Ojca. Der zweite Teil sind die Kapitel 13 bis 17. Następna część to wiersze, to rozdziały od 13 bis 17. Od 13 do 17. Da spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Tam Pan Jezus przemawia do swoich uczniów. Er gibt ihnen vertraute Mitteilungen, um sie zu trösten. On tam im daje w zaufaniu pewne przekazuje im, aby ich pocieszyć. Und dann haben wir die Kapitel 18 bis 21, wo wir das Werk und die Auferstehung des Herrn Jesus vorgestellt finden. A od rozdziału 18 do 21 widzimy dzieło Pana i zmartwychwstanie Pana. Wir haben heute Abend aus dem zweiten Teil etwas gelesen. Dzisiaj przeczytaliśmy coś z drugiej części. Wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern ganz persönlich spricht. Gdzie Pan Jezus ze swoimi uczniami rozmawia bardzo osobiście. Die Kapitel 13 und 14 gehören zusammen. Rozdziały 13 i 14 są, łączą się ze sobą. In diesen beiden Kapiteln ist der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Obersaal. W tych dwóch rozdziałach Pan Jezus jest ze swoimi uczniami na górnej sali, czy w górnej sali. Während das, was wir in den Kapiteln 15, 16 und 17 finden, auf dem Weg zum Garten Gethsemane gesprochen wurde. A 15, 16, 17 widzimy w drodze do Getsemane. Wir haben in Kapitel 14, Vers 1 gelesen, dass der Herr Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Czytaliśmy w pierwszym wierszu, niechaj się nie trwoży serce wasze. Warum sagt der Herr Jesus das hier seinen Jüngern? Dlaczego Pan mówi to tutaj swoim uczniom? Er hatte ihnen in Kapitel 13 zwei Dinge mitgeteilt, die die Jünger erschüttert haben. On podzielił się z nimi dwoma rzeczami w 13 rozdziale, które nimi wstrząsnęły. Das erste war, dass einer von ihnen, nämlich Judas, seinen Meister verraten würde. Pierwsza rzecz, że jeden z nich, Judasz, wyda swojego mistrza. Das muss für die Jünger ein großer Schock gewesen sein. To musiał być szok dla uczniów. Einer von den Zwölfen, der drei Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen war, würde ihn verraten. Jeden z tych 12, który przez 3 lata chodził z Panem, wyda go. Das zeigt, wozu wir Menschen fähig sind. To pokazuje, do czego my ludzie jesteśmy zdolni.
Wir können äußerlich mit dem Herrn Jesus gehen und innerlich doch weit weg sein. Możemy zewnętrznie iść z Panem Jezusem, a wewnętrznie być już bardzo daleko. Aber für die anderen Jünger war das, wie gesagt, erschreckend, ein Schock, dass der Herr Jesus ihnen das sagte. Ale dla innych uczniów to był po prostu szok, to co Pan Jezus powiedział. Und da konnten ihre Herzen wirklich bestürzt und beängstigt sein. I dlatego ich serca mogły zostać wzruszone, czy też napełnione strachem. Aber der Jesus hatte seinen Jüngern noch etwas gesagt, was für sie erschreckend war. Ale Pan Jezus jeszcze coś swoim uczniom powiedział, co również dla nich było takie wzmagające strach. Er hatte ihnen gesagt, dass sie verlassen würde, zurückzukehren zu dem Vater. On powiedział, że on ich opuści, aby powrócić do Ojca. Und das muss den Jüngern auch Angst gemacht haben. I to mogło również spowodować strach u uczniów. Das muss ihre Herzen bewegt haben, dass ihr geliebter Meister sie nun verlassen wollte. To musiało ich serca poruszyć, że ten umiłowany mistrz opuści ich. Und in diese Situation hinein sagte Herr Jesus jetzt, euer Herz werde nicht bestürzt. I na tle tych sytuacji Pan Jezus teraz mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze. Und dieses ganze Kapitel zeigt uns, warum die Jünger keine bestürzten Herzen haben sollten. I ten cały rozdział pokazuje nam, dlaczego uczniowie nie powinni się trwożyć. Manchmal haben wir auch bestürzte Herzen. Czasem również i my mamy serca pełne trwogi, czy też jak w niemieckim jest napisane takie wzruszone serca, naruszone. Manchmal machen wir uns Sorgen, manchmal haben wir Angst. Czasami mamy jakieś troski, czasami boimy się czegoś. Die Gründe bei uns mögen ganz anders sein als bei den Jüngern. Powody mogą być dla nas całkiem inne niż dla uczniów. Aber diese Situation, Angst und Sorgen zu haben, die kennen wir auch. Ale samą sytuację jako taką, aby mieć strach przed czymś, czy też jakieś troski, znamy również. Und wie gut zu wissen, dass der Jesus in unsere Herzen hineinschaut. I jak dobrze jest wiedzieć, że Pan Jezus ma wgląd w nasze serca. Er sagt auch uns, euer Herz werde nicht bestürzt. On mówi również do nas, niechaj się nie trwoży serce nasze. Er möchte nicht, dass wir Angst haben, dass wir uns Sorgen machen. On nie chce, abyśmy my mieli strach, czy abyśmy troszczyli się zbytnio. Er möchte, dass unsere Herzen in Ruhe und im Frieden sind. On chce, aby nasze serca były w pokoju i w takim spokoju. Aber es ist erst einmal gut zu wissen, dass der Herr Jesus unsere Herzen kennt. Ale po pierwsze jest dobrze wiedzieć, że Pan Jezus zna nasze serca. Wisst ihr, den Menschen können wir schon mal etwas vorspielen, unserem Herrn nicht. Wiecie, innym ludziom możemy coś przedstawić, grać jakąś grę. Er kennt unsere Herzen, unsere Empfindungen. Udawać, a on zna nasze serca, zna nasze odczucia i uczucia. Vielleicht machen wir uns Sorgen, weil wir krank sind. Może troszczymy się, czy trwożymy, bo jesteśmy chorzy. Vielleicht haben wir Zukunftsängste. Może martwimy się o przyszłość. Vielleicht machen wir uns Sorgen wegen der politischen Situation. Może trwożymy się z powodu sytuacji politycznej. Es gibt in der Welt viele Dinge, die uns Sorge machen. W świecie jest bardzo wiele rzeczy, które mogą napawać trwogą. Aber der Jesus möchte nicht, dass wir bestürzte Herzen haben. Ale Pan Jezus nie chce, abyśmy się trwożyli. Und jetzt gibt der Herr Jesus eine ganze Reihe von Gründen, warum wir keine bestürzten Herzen haben müssen. I teraz Pan Jezus daje wiele powodów, dla których nie powinniśmy się trwożyć. Wir haben ja bewusst nur den Anfang und das Ende des Kapitels gelesen. Całkowicie świadomie przeczytaliśmy tylko początek i koniec tego rozdziału. Aber ihr könnt das Kapitel zu Hause mal in Ruhe lesen. Ale może w domu przeczytacie sobie ten rozdział w spokoju cały. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum wir keine bestürzten ängstlichen Herzen haben brauchen. Jest tam bardzo wiele powodów, dla których nie powinniśmy się trwożyć, czy nie powinniśmy mieć strachu w naszych sercach. Zunächst sagte Jesus, ihr glaubt an Gott. Po pierwsze tutaj, czy jako następne, Pan mówi, wierzcie w Boga. Was bedeutet das, an Gott zu glauben? Steht da was anderes bei euch? W języku niemieckim jest napisane, wy wierzycie w Boga, jakby coś jak twierdzącego, stwierdzenie. Wierzycie w Boga. Was heißt das,
an Gott zu glauben. Co to znaczy wierzyć w Boga? Das heißt einmal natürlich zu glauben, dass Gott existiert. To po pierwsze tak naturalnie znaczy wierzyć, że Bóg istnieje. Dass Gott alles in seiner Hand hat, alles unter der Kontrolle Gottes ist. Wierzyć, że Bóg ma wszystko w swojej kontroli, w swojej ręce. Aber es bedeutet noch mehr. Ale to znaczy coś więcej. An Gott glauben bedeutet auch zu glauben, dass alles, was Gott uns sagt, wahr ist und stimmt. Ale to znaczy również coś więcej. Wierzyć, że wszystko, co Bóg nam mówi, zgadza się, że tak rzeczywiście jest. Wisst ihr, wir glauben deshalb an Gott, weil wir Gott noch nie gesehen haben. My wierzymy w Boga dlatego, że nigdy go nie widzieliśmy. Man glaubt etwas, was man nicht sieht. Wiara jest potrzebna wtedy, kiedy czegoś nie widzimy, aber was trotzdem real ist. Ale co pomimo tego jest realne czy rzeczywiste. Wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin und meiner Frau erzähle, ich war am Donnerstagabend in Warschau, dann muss sie mir das glauben. Kiedy w następnym tygodniu wrócę do domu i powiem mojej żonie, że w czwartek byłem w Warszawie, to ona musi mi w to uwierzyć. Aber wenn ich dem Josef heute Abend sage, ich war in Warschau, dann wird mich komisch angucken, weil mich ja gesehen hat. Das muss nicht glauben. Ale kiedy powiem to Józefowi, to on nie musi mi wierzyć, bo ja on mnie tutaj widział. Man glaubt etwas, was wahr ist, aber was man nicht sieht. Wierzyć to znaczy coś jest rzeczywistego, ale ja tego nie widzę. Tak było, ale ja tego nie widziałem. Deshalb glaubten die Jünger an Gott. Dlatego też uczniowie wierzyli w Boga. Aber dann fordert der Jesus die Jünger auf, jetzt glaubt auch an mich. I teraz jakby Pan Jezus wymaga, we mnie również wierzcie. Warum das denn? Dlaczego tak? Der Jesus war doch bei ihnen, sie sahen ihn doch, warum mussten sie an ihn glauben? Przecież Pan Jezus był z nimi, dlaczego musieli w Niego uwierzyć? Eben weil der Jesus jetzt in den Himmel zurückgehen wird. Dlatego, że Pan Jezus teraz pójdzie do nieba. Sie würden ihn nicht mehr mit ihren leiblichen Augen sehen. I nie będą go więcej widzieć z tymi oczami fizycznymi. Und deshalb mussten sie jetzt auch an ihn glauben. I dlatego również i teraz musieli w Niego uwierzyć. Nun wir heute glauben an Gott und wir glauben auch an den Herrn Jesus. A my dzisiaj wierzymy i w Boga, i w Pana Jezusa. Wir haben weder Gott gesehen, noch haben wir je den Herrn Jesus mit unseren Augen gesehen. Nie widzieliśmy Boga i nie widzieliśmy Pana Jezusa naszymi oczyma. Und solange er unsichtbar ist für unsere leiblichen Augen, glauben wir an ihn. I tak długo, jak on jest niewidoczny dla naszych oczu, wierzymy w niego. Wir lieben ihn. Kochamy go. Wir hoffen auf ihn. Mamy nadzieję. Und wir glauben an ihn. I wierzymy w niego. Wenn wir einmal im Himmel sind, müssen wir nicht mehr hoffen und auch nicht mehr glauben. Kiedy pewnego dnia będziemy w niebie, nie będziemy musieli wierzyć, ani nie będzie nam potrzebna nadzieja. Wenn wir den Herrn Jesus sehen im Himmel, dann ist unsere Hoffnung in Erfüllung gegangen. Kiedy Pana Jezusa w niebie zobaczymy, to wypełni się nasza nadzieja. Wir sehen ihn und müssen auch nicht mehr glauben. Zobaczymy go i też nie będziemy musieli więcej wierzyć. Aber lieben werden wir ihn immer. Ale miłować, kochać go będziemy na zawsze. Deshalb lesen wir auch in 1. Korinther 13, dass die Hoffnung und der Glaube aufhört, aber die Liebe nicht. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdział czytamy, że wiara i nadzieja przeminą, ale miłość nie. Aber jetzt, liebe Geschwister, glauben wir. Ale drodzy wierzący, dzisiaj my wierzymy. Der Apostel Paulus schreibt einmal, wir leben nicht durch das, was wir sehen, sondern durch das, was wir glauben. Der Apostel Paulus sagt einmal, wir leben nicht durch das, was wir sehen, sondern durch den Glauben. Paweł mówi, że my nie żyjemy tym, co widzieliśmy, ale tym, w co uwierzyliśmy. Der Hebräerbrief sagt uns, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. List do Hebrajczyków mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Und Glauben bedeutet auch Vertrauen. A wiara to znaczy również zaufanie. Wie gesagt, es bedeutet nicht nur an die Existenz zu glauben. Tak jak już powiedziałem, to nie znaczy wierzyć tylko w istnienie. Es bedeutet nicht nur, dass wir wissen, dass der Herr Jesus unser Retter ist, unser Heiland. To nie znaczy tylko, aby wiedzieć, że Pan Jezus jest naszym ratownikiem i zbawicielem. Sondern
Glauben bedeutet auch ihm in allen Lebensumständen zu vertrauen. Ale wierzyć to znaczy również we wszystkich okolicznościach naszego życia jemu zaufać. Manchmal sind unsere Lebensumstände schwierig. Czasem okoliczności naszego życia są ciężkie. Manchmal, ich wiederhole, haben wir Angst und Sorge. Czasem mamy trwogę i strach. Aber dann kommt der Jesus auch zu uns und sagt: Glaubt mir, vertraut mir. I wtedy przychodzi Pan Jezus i mówi: Wierz we mnie, zaufaj mi. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja wszystko mam pod kontrolą. Und dann gibt er seinen Jüngern eine wunderbare Perspektive, ein Versprechen. I później pokazuje swoim uczniom piękną perspektywę, pewną obietnicę. Dann spricht er von dem Haus seines Vaters. Mówi o domu swojego ojca, o domu jego ojca. Wir haben in der letzten Strophe unseres Liedes von diesem Haus des Vaters gesungen. Śpiewaliśmy o domu ojca. Wir haben gesungen, Herr, bei dir ist unser Zuhause. Śpiewaliśmy w tą myśl, Panie, u Ciebie jest nasz dom. Und da hören alle Sorgen auf. I tam nie będzie już więcej trosk. Wisst ihr, der Herr Jesus versucht immer wieder unsere Blicke nach vorne zu richten und nach oben. Pan Jezus zawsze chce nasz wzrok skierować do przodu i w górę. Er zeigt uns unsere ewige Heimat. On pokazuje nam ten wieczny dom. Da, wo wir einmal sein werden. Tam, gdzie pewnego razu będziemy. Er spricht von dem Haus meines Vaters und sagt, dort sind viele Wohnungen. On mówi, w domu ojca mego wiele jest mieszkań. Wo ist das Vaterhaus? Gdzie jest ten dom ojca? Oder was ist das Vaterhaus? Albo co to jest ten dom ojca? Ganz einfach gesagt, das ist da, wo Gott ewig wohnt, wo Gott zu Hause ist. Można powiedzieć, że w prosty sposób to jest tam, gdzie Bóg jest u siebie w domu, tam, gdzie Bóg wiecznie jest. Und wisst ihr, deshalb ist das Vaterhaus auch nie geschaffen worden. Dlatego też dom ojca nigdy nie został stworzony, czy nie musiał być stworzony. Ja, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Bóg stworzył niebo i ziemię. Aber das Vaterhaus ist außerhalb von dem, was wir als Himmel und Erde kennen. Ale dom ojca jest poza tym, co my jako niebo i ziemia znamy. Wo Gott wohnt, dieses Haus ist nie geschaffen worden. Tam, gdzie Bóg mieszka, to miejsce nigdy nie zostało stworzone. Das Vaterhaus ist so ewig, wie Gott ewig ist. Dom ojca jest tak samo wieczny, jak Bóg jest wieczny. Das Vaterhaus ist auch nie durch die Sünde irgendwie beeinträchtigt worden. Dom ojca nigdy nie został dotknięty grzechem. Wisst ihr, die geschaffene Schöpfung, Himmel und Erde, sind durch die Sünde negativ beeinflusst. Te stworzone sfery ziemi i nieba zostały, mają jakiś wpływ, czy grzech ma na nie wpływ. Paulus erklärt das in Römer 8. Paweł wyjaśnia to w Rzymian 8. Er sagt dort, dass die Schöpfung nicht gesündigt hat. Die Menschen haben gesündigt, aber nicht die Schöpfung. Paweł mówi, że to ludzie zgrzeszyli, a nie stworzenie, to co stworzone. Aber die Schöpfung ist beeinflusst durch die Sünde. Ale to stworzenie, to co było stworzone, jakby na to grzech miał wpływ, wpłynął na to. Und deshalb wird es einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. I dlatego też w przyszłości pewnego razu będzie nowe niebo i nowa ziemia. Aber es wird kein neues Vaterhaus geben. Ale nigdzie nie czytamy, że będzie nowy dom ojca. Das Vaterhaus, ich wiederhole, ist außerhalb der Schöpfung. Jeszcze raz się powtarzam, dom ojca jest poza tym stworzeniem. Da wohnt Gott. Tam mieszka Bóg. Da wohnen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Tam mieszka Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Und jetzt sagt der Jesus, in diesem Vaterhaus sind viele Wohnungen. I teraz Pan Jezus mówi, w tym domu Ojca jest wiele mieszkań. Wir verstehen, dass der Jesus hier ein Bild gebraucht. Widzimy, że Pan Jezus tutaj używa pewnego obrazu. Er illustriert etwas, damit wir das besser verstehen können. On chce coś zilustrować, abyśmy to lepiej zrozumieli. Er nimmt das Bild eines großen Hauses. On bierze, używa obrazu dużego domu. Und in diesem Haus sind viele Wohnungen, wo Menschen wohnen sollen. I w tym domu jest wiele mieszkań, gdzie ludzie mogą mieszkać. Der Jesus sagt hier, das Vaterhaus ist da und die Wohnungen sind auch da. I Pan Jezus mówi, jest dom ojca i są mieszkania. Wer soll denn in diesen Wohnungen mal wohnen?
kto tam ma mieszkać w tych mieszkaniach? Wir Menschen, wir Gläubigen, wir Kinder Gottes sollen in diesen Wohnungen wohnen. My ludzie, my wierzący, my dzieci Boże mamy w tych mieszkaniach mieszkać. Noch einmal dieses Bild. Gott hat ein großes Haus. Jeszcze raz ten obraz. Bóg ma duży dom. Und es ist so vorbereitet, dass wir einmal da wohnen können. I jest wszystko przygotowane, abyśmy pewnego dnia tam zamieszkali. Übrigens, diese Wohnungen sind immer da gewesen in diesem Vaterhaus. I jeszcze coś można dodać, te mieszkania zawsze tam były. Das heißt, Gott hatte immer den Plan, dass wir einmal da wohnen, wo er ist. Czyli Bóg już zawsze miał ten plan, abyśmy i my mieszkali tak, tam, gdzie On jest. Und der Jesus bestätigt das noch einmal und sagt, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. I Pan Jezus to potwierdza i mówi, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Es ist also ganz sicher, dass das so stimmt. Czyli możemy być pewni, że to się zgadza, że tak jest. Aber jetzt gibt es ein Problem. Ale nagle mamy problem. Wir sündigen Menschen können nicht einfach in diese Wohnungen einziehen. My grzeszni ludzie nie możemy od tak zamieszkać w tych mieszkaniach. Gott ist ein heiliger Gott, der keine Sünde sehen kann. Bóg jest tym świętym Bogiem, który nie może patrzeć na grzech. Wie also können wir einmal in diesen Wohnungen wohnen, wo Gott ist? Więc w jaki sposób my możemy zamieszkać tam, gdzie jest Bóg? Das beantwortet der Jesus jetzt in dem nächsten Satz. I Pan Jezus odpowiada na to pytanie w kolejnym zdaniu. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. I mówi, ja idę, i aby przygotować wam miejsce. Jetzt wird etwas zubereitet. Teraz będzie coś przygotowywane. Noch einmal, die Wohnungen sind da. Czyli jeszcze raz, mieszkania tam są. Aber jetzt geht der Jesus hin und bereitet sie, so dass wir dahin können. Ale teraz Pan Jezus tam idzie, aby je przygotować, abyśmy my mogli tam wejść. Was war denn nötig, damit wir einmal in diesen Wohnungen wohnen könnten? Co było konieczne, abyśmy tam zamieszkali pewnego razu? Dafür sind zwei Dinge nötig. Do tego potrzebne są dwie rzeczy. Das eine ist, dass der Jesus nach Golgatha gegangen ist. Po pierwsze, aby Pan Jezus poszedł na Golgotę. Er hat das Werk am Kreuz vollbracht, damit wir einmal in diesen Wohnungen wohnen können. Wypełnił to dzieło, abyśmy i my kiedyś mogli wejść do tego domu Ojca, tam zamieszkać. Jesus sagt hier wenig später, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Pan Jezus trochę później mówi, ja jestem droga i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Also der Jesus ist nach Golgatha gegangen. Czyli Pan Jezus poszedł na Golgotę. Dafür wollen wir ihm von Herzen dankbar sein. I za to chcemy być mu z serca wdzięczni. Es ist immer wieder gut, wenn wir daran denken, was der Jesus für uns auf Golgatha getan hat. To jest zawsze dobre, aby sobie przypominać, co Pan Jezus dla nas na Golgocie uczynił. Aber es ist noch etwas Zweites. Ale jest jeszcze coś drugiego. Der Jesus ist auch als Mensch zurückgegangen in den Himmel. Pan Jezus wrócił do nieba jako człowiek. Und das war nötig, damit wir einmal in diesem Haus des Vaters wohnen können. I to było konieczne, abyśmy i my kiedyś mogli w tym domu Ojca zamieszkać. Wisst ihr, wir Menschen könnten Gott, den absoluten Gott, nie sehen. Wiecie, my ludzie nie moglibyśmy nigdy tego absolutnego Boga zobaczyć. Die Bibel sagt uns, dass Gott in einem Licht wohnt, das für uns Menschen nicht zugänglich ist. Czytamy, że Bóg mieszka w światłości, która jest niedostępna. Wir könnten Gott nie sehen. My nie moglibyśmy nigdy zobaczyć Boga. Aber weil der Jesus als Mensch im Himmel ist, sehen wir Gott, wenn wir den Herrn Jesus sehen. Ale dlatego, że Pan Jezus wrócił do nieba jako człowiek i pozostał człowiekiem, to będziemy widzieć Boga, patrząc na Jezusa. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Menschen Christus Jesus. Będziemy oglądać tą wspaniałość Bożą w osobie Jezusa Chrystusa. Wisst ihr, der Jesus ist jetzt schon als Mensch im Haus des Vaters. Pan Jezus jest już teraz jako człowiek w domu Ojca. Und deshalb ist dieses Haus auch einmal für uns bewohnbar. I dlatego jest to możliwe, abyśmy i my tam kiedyś zamieszkali. Deshalb freuen wir uns, einmal in diesem Vaterhaus zu sein. Dlatego też cieszymy się, że kiedyś wejdziemy do tego domu Ojca. Übrigens ein kleiner Nebengedanke.
jedna myśl poboczna. Normalerweise sagen wir, Gott ist im Himmel und wir Menschen sind auf der Erde. Bardzo często mówimy, czy zwykle mówimy, że Bóg jest na górze w niebie, a my na ziemi. Und das ist natürlich immer wahr. Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. I oczywiście to zgadza się. Bóg jest w niebie, my jesteśmy na ziemi. Aber wisst ihr, jetzt in der christlichen Zeit ist auch noch etwas anderes wahr. Ale dzisiaj, w dzisiejszym czasie chrześcijaństwa jeszcze coś innego również jest prawdą. Ein Mensch ist im Himmel, der Jesus. Człowiek jest w niebie, Pan Jezus. Und Gott in der Person des Heiligen Geistes ist auf der Erde. A Bóg w osobie Ducha Świętego jest na ziemi. Darüber spricht der Jesus auch hier in Kapitel 14. I o tym również Pan Jezus mówi w tym rozdziale 14. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ale to nie jest nasz temat teraz. Ich wollte nur kurz nebenbei gesagt haben, das ist ein ganz besonderes Merkmal der christlichen Zeit. Chciałem to po prostu na marginesie powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju cecha szczególna dzisiejszego chrześcijaństwa tego czasu. Ein Mensch im Himmel, der Jesus, Gott, der Heilige Geist auf der Erde. Człowiek, Pan Jezus w niebie i Bóg, Duch Święty na ziemi. Aber jetzt gibt der Jesus seinen Jüngern ein festes Versprechen. Ale teraz Pan Jezus zostawia obietnicę swoim uczniom. Er sagt ihnen, ich gehe zurück. Mówi, ja wracam, ja tam idę. Aber euer Herz muss jetzt nicht bestürzt werden. Ale wasze serca nie muszą się trwożyć. Zum einen bereite ich euch die Stätte da im Vaterhaus. Po pierwsze, przygotowuję tam miejsce dla was. Aber dann komme ich wieder. W domu Ojca, ale później przyjdę znowu. Der Jesus sagt, wenn ich hingehe, so komme ich wieder. Pan Jezus mówi, tak jak idę, tak przyjdę znowu. Und wisst ihr, das ist die typisch christliche Hoffnung. I to jest taka typowa chrześcijańska nadzieja. Der Jesus sagt, ich komme wieder, damit ihr da seid, wo ich jetzt schon bin. Pan Jezus mówi, ja przyjdę znowu, abyście i wy mogli być tam, gdzie ja jestem. Wo ist der Jesus? Gdzie jest Pan Jezus? Im Vaterhaus. W domu Ojca. Er kommt und holt uns, damit wir ins Vaterhaus gehen. On przyjdzie, aby zabrać nas ze sobą i wprowadzić do domu Ojca. Und ich wiederhole nochmal, das ist unsere typisch christliche Hoffnung. I jeszcze raz powtórzę, to jest nasza typowa chrześcijańska nadzieja. Wisst ihr, die Juden warten auf das Reich hier auf dieser Erde. Wiecie, Żydzi czekają na raj na tej ziemi. Das ist das tausendjährige Reich. To jest tysiącletnie królestwo. Darauf freuen wir uns übrigens auch. My oczywiście też się cieszymy na to. Aber die Juden wissen nichts vom Vaterhaus. Ale Żydzi nic nie wiedzą o domu Ojca. Das wissen nur wir Christen. O tym wiemy tylko my, chrześcijanie. Unsere typische Hoffnung ist nicht das Reich, sondern der Himmel. Naszą nadzieją nie jest tutaj ten raj, to królestwo na ziemi, ale jest niebo. Wir freuen uns auf das Haus des Vaters. My cieszymy się na dom Ojca. Aber eigentlich freuen wir uns noch auf etwas Besseres. Ale cieszymy się jeszcze z czegoś większego. Gibt es noch was Besseres als das Vaterhaus? Czy jest coś lepszego niż dom Ojca? Ja, es gibt noch etwas Besseres. Tak, jest coś lepszego niż dom Ojca. Das ist der, der uns in dieses Vaterhaus bringt und bei dem wir sein werden. To jest ten, który do tego dom Ojca nas wprowadzi i przy którym będziemy. Das Vaterhaus ist deshalb so schön, weil der Jesus dort ist. Dom Ojca jest dlatego tak piękny, bo Pan Jezus tam jest. Deshalb sagt der Jesus, ich komme. Dlatego Pan Jezus mówi, ja idę. Und ich werde euch dahin bringen, wo ich bin. I ja przyprowadzę was tam, gdzie ja jestem. Er sagt nicht, ich bringe euch in das Haus des Vaters. On nie mówi, ja zaprowadzę was do domu Ojca. Obwohl das natürlich stimmt. Oczywiście to również się zgadza. Aber er drückt es anders aus. Er sagt, ich bringe euch dahin, wo ich bin. Ale on to inaczej wyraża. On to formułuje, ja wezmę was tam, gdzie i ja jestem. Seht, die typisch christliche Hoffnung ist der Jesus. To jest ta, widzicie, tą typową nadzieją chrześcijaństwa jest Pan Jezus. Wir werden da sein, wo er ist. My będziemy tam, gdzie i on jest. Im Johannes Evangelium spricht der Jesus einige Male von diesem Ort, wo ich bin. W Ewangelii Jana kilka razy Pan Jezus mówi o tym miejscu, tam, gdzie ja jestem. Wir wollen nur mal eine Stelle lesen aus Kapitel 17. Jedno miejsce przeczytamy z rozdziału 17. Bitte lies mal Vers 24. Wiersz 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
Seht, der Jesus möchte, dass wir da sind, wo er ist. Widzicie, Pan Jezus chce, abyśmy byli tam, gdzie i on jest. Wir glauben jetzt an ihn. My wierzymy teraz w niego. Wir hoffen auf ihn. Mamy nadzieję w nim. Und wir lieben ihn. I miłujemy go, czy kochamy go. Und dann werden Glaube und Hoffnung erfüllt sein. I wtedy wypełni się wiara i nadzieja. Und wir werden unseren Herrn ewig lieben. A wiecznie będziemy go miłować. Nun, der Jesus sagt, ich komme wieder. I Pan Jezus mówi, ja przyjdę znowu. Der Jesus schickt keinen Engel. Pan Jezus nie wyśle żadnych aniołów. Sondern er kommt ganz persönlich, um uns zu holen. Ale on osobiście przyjdzie, aby nas zabrać. Der Apostel Paulus nennt das in 1. Thessalonicher 4 die Entrückung. Apostoł Paweł nazywa to pochwyceniem. Pierwszym liście do Thessaloniczan. Darauf warten wir. Na to czekamy. Wir warten darauf, dass der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Czekamy na to, że Pan Jezus przyjdzie i zabierze nas do siebie. Und wisst ihr, es muss gar nichts mehr passieren. I wiecie, nic już nie musi się wypełnić, bevor der Herr Jesus dieses Versprechen erfüllt. Zanim Pan Jezus tą obietnicę wypełni. Wisst ihr, wenn es um das tausendjährige Reich geht, dann gibt es Bedingungen, die vorher erfüllt sein müssen. Wiecie, jeżeli chodzi o tysiącletnie królestwo, to jeszcze są rzeczy, które muszą się stać, wydarzyć na tej ziemi. Da lesen wir zum Beispiel, dass zuerst der Antichrist offenbar wird. Na przykład czytamy, że najpierw musi się objawić Antychryst. Da lesen wir etwas von den sieben Jahren Drangsalszeit. Czytamy o siedmioletnim ucisku. Das muss erfüllt sein, bevor das tausendjährige Reich kommt. To musi się wypełnić, zanim przyjdzie tysiącletnie królestwo. Aber damit der Jesus zur Entrückung kommt, muss gar nichts mehr passieren. Ale aby Pan Jezus przyszedł celem pochwycenia, nic nie musi się już więcej stać. Er kann jeden Augenblick kommen. W każdym okamgnieniu może przyjść. Und wir warten auf ihn. A my czekamy na niego. Wir freuen uns darauf, dass der Jesus kommt. Cieszymy się na to, że Pan Jezus przyjdzie. Stellt euch eine Braut vor, die am Hochzeitsmorgen auf ihren Bräutigam wartet. Wyobraź sobie oblubienicę czy pannę młodą, która porankiem w dniu wesela będzie czekać na męża. Das ist wieder ein Bild, was der Jesus, was die Bibel gebraucht. To jest znowu obraz, którego Biblia używa. Bräutigam und Braut. Pan młody i pani młoda. Eine Braut wartet auf ihren Bräutigam. Sie tak. Freut sich darauf. Ta oblubienica cieszy się na oblubienica, czeka na to. Und so möchten wir auf den Jesus warten. I tak samo i my chcemy czekać na Pana Jezusa. Der Jesus kommt. Pan Jezus przyjdzie. Wir wissen auch, dass er kommt, oder? I my o tym wiemy, że on przyjdzie, czyż nie? Aber es geht nicht nur darum, das zu wissen. Ale nie chodzi o to, aby tylko o tym wiedzieć. Es geht darum, dass wir wirklich warten. Chodzi o to, abyśmy rzeczywiście czekali na to. Der Jesus sagt, glückselig sind die Knechte, die auf ihren Herrn warten. Pan Jezus mówi, że błogosławieni ci, którzy, czy szczęśliwi ci słudzy, którzy czekają na Pana. Die jung bekehrten Thessalonicher warteten auf den Herrn Jesus. Ci świeżo nawróceni Thessaloniczanie czekali na Pana Jezusa. Und das ist eine Frage, die wollen wir für uns auch mit nach Hause nehmen. Warten wir wirklich auf den Herrn Jesus? I to jest pytanie do nas wszystkich, które chcemy wziąć do naszych domów. Czy rzeczywiście czekamy na Pana Jezusa? Wir können mal einen kleinen Test machen, ob wir wirklich warten. Możemy mały test przeprowadzić, czy rzeczywiście czekamy na Pana. Wann haben wir zum letzten Mal gebetet, Herr Jesus, komm? Kiedy ostatni raz modliliśmy się, Panie Jezu, przyjdź? Wenn wir das jeden Tag beten, dann warten wir wirklich. Jeżeli każdego dnia się tak modlimy, to znaczy, że czekamy na Niego. Wenn wir das einmal in der Woche beten, dann warten wir aber nicht so intensiv. Jeżeli modlimy się raz na tydzień w ten sposób, to czekamy, ale niezbyt intensywnie. Aber wenn wir das fast nie beten, dann warten wir auch nicht. Ale jeżeli prawie nigdy się tak nie modlimy, to nie czekamy na Niego. Auf dem letzten Blatt der Bibel lesen wir, dass die Braut betet, komm Herr Jesus. Na ostatniej karcie Biblii czytamy, że oblubienica modli się, przyjdź Panie Jezu. Das ist normal. I to jest normalne. Nun, der Jesus sagt hier, ihr werdet da sein, wo ich bin. I Pan Jezus mówi, i wy będziecie tam, gdzie ja jestem. Heute ist das etwas anders. Dzisiaj jest jeszcze trochę inaczej. Heute
ist der Herr Jesus bei uns. Dzisiaj Pan Jezus jest u nas. Dann werden wir bei ihm sein. A wtedy my będziemy u niego. Das ist ein kleiner Unterschied, nicht wahr? To jest mała różnica, czyż nie? Heute ist der Jesus bei uns in den Umständen. Dzisiaj Pan Jezus jest z nami w naszych okolicznościach. David sagt im Psalm 23, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, du bist bei mir. Daniel mówi, Dawid mówi w Psalmie 23, nawet choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boż ty ze mną. Er ist bei uns. On jest z nami. Das dürfen wir jetzt verwirklichen. I to możemy rzeczywiście przeżywać, urzeczywistniać. Ich kenne eure Lebensumstände nicht. Nie znam waszych okoliczności życia. Ihr kennt meine Lebensumstände nicht. Wy nie znacie moich okoliczności życia. Aber wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, der Herr ist bei uns. Ale wspólnie możemy się pocieszać, Pan jest z nami. Im Geist ist er bei uns. W duchu jest z nami. Er hilft uns. On pomaga nam. Er tröstet uns. On pociesza nas. Aber einmal werden wir bei ihm sein. Ale kiedyś będziemy z nim. Czy u niego. Wir haben noch zwei Verse vom Ende des Kapitels gelesen. Jeszcze przeczytaliśmy z końcówki tego rozdziału. Und auch da in Vers 27 lesen wir wieder von bestürzten oder beängstigten Herzen. I w 27. wierszu również tam czytamy o tych sercach, które się trwożą. Da sagt der Herr Jesus noch einmal, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. I tam czytamy jeszcze raz, niechaj się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ach, wie gut, dass der Herr Jesus uns kennt. Jak dobrze, że Pan Jezus nas zna. Er weiß, dass wir manchmal Angst und Furcht haben. Pan Jezus wie, że czasem mamy trwogę i czasem mamy strach. Aber er möchte uns in den Umständen des Lebens innere Ruhe geben. Ale Pan Jezus w tych okolicznościach chce nam dać wewnętrzny spokój. Und deshalb spricht der Herr Jesus jetzt hier von Frieden. I dlatego Pan Jezus tutaj mówi o pokoju. Frieden ist ein Zustand innerer Ruhe. Pokój to jest stan takiego wewnętrznej równowagi czy spokoju. Frieden ist mehr als das Gegenteil von Krieg. Pokój jest przeciwieństwem wojny. Wir erleben ja gerade hautnah, was Krieg bedeutet. Możemy odczuwać bardzo blisko, co to znaczy wojna. Und wir hoffen darauf, dass es vielleicht irgendwann zumindest einen Waffenstillstand gibt. I mamy nadzieję na to, że przynajmniej będzie zawieszenie broni. Dass man sich nicht mehr bekämpft. Czyli stan, w którym człowiek przynajmniej siebie wzajemnie nie atakuje. Aber Frieden ist mehr als ein Waffenstillstand. Ale pokój to coś więcej niż tylko zawieszenie broni. Und der Jesus sagt, Frieden gebe ich euch. I Pan Jezus mówi, pokój daję wam. Und meinen Frieden lasse ich euch. I pokój zostawiam wam. Er spricht zweimal von Frieden. On mówi dwa razy o pokoju. Es ist Frieden, den er uns lässt, und es ist sein Friede, den er uns gibt. Pokój, który on zostawia, i jego pokój, który on nam daje. Und tatsächlich, wir Gläubige haben einen doppelten Frieden. I rzeczywiście my wierzący mamy podwójny pokój. Der erste Friede, den wir haben, ist der Friede mit Gott. Pierwszy pokój, który mamy, to jest pokój z Bogiem. Wisst ihr, von Natur sind wir Menschen in Rebellion, in Krieg gegen Gott. Wiecie, z natury jesteśmy w takim duchu rebelii przeciwko Bogu. Und wir Menschen haben auch kein Interesse, diesen Krieg gegen Gott zu beenden. I my jako ludzie nie mamy żadnego interesu, aby ten niepokój z Bogiem zakończyć. Die Bibel sagt, dass wir Feinde Gottes sind. Biblia mówi, że jesteśmy przeciwnikami Boga, wrogami. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir Frieden mit ihm bekommen können. Ale Bóg zatroszczył się o to, abyśmy dostąpili pokoju z nim. Dazu ist der Jesus auf diese Erde gekommen. I po to Pan Jezus przyszedł na tę ziemię. Und in Kolosser 1 lesen wir, dass der Herr Jesus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. I w Kolosan 1 czytamy, że Pan Jezus przyniósł pokój, czy dał pokój przez krew krzyża jego. In Epheser 2 lesen wir, dass dieser Friede verkündigt oder gepredigt worden ist. W Efezjan 2 czytamy, że ten pokój jest dass der Friede verkündigt worden ist. Mir fällt ein Wort. Gepredigt worden ist.
Zwiastowany. W Efezjan czytamy drugi rozdział, że ten pokój jest zwiastowany. Und in Römer 5, Vers 1 lesen wir, dass wir Frieden mit Gott haben. A w Rzymian 5 czytamy, że mamy pokój z Bogiem. Gott hat die Feindschaft weggenommen. Gott hat die Feindschaft weggenommen. Czyli Bóg usunął tą wrogość. Und jetzt ist unser Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht. I nasz stosunek do Boga został uporządkowany. Wir müssen keine Sorgen mehr haben wegen unserer Sünden. I my nie musimy już mieć więcej żadnego niepokoju z powodu naszych grzechów. Der Jesus hat die Sünden weggenommen und vergeben. Pan Jezus usunął te grzechy i przebaczył je. Und so hat der Jesus uns Frieden gegeben. I w ten sposób Pan dał nam swój pokój. Sind wir dankbar dafür, dass wir diesen Frieden mit Gott haben? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że ten pokój z Bogiem mamy? Ich glaube, dafür sind wir jeden Tag dankbar. Ja myślę, że za to jesteśmy każdego dnia wdzięczni. Aber jetzt sagt der Jesus etwas Zweites. Ale Pan Jezus mówi jeszcze coś. Jetzt sagt er euch, sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Ale on tutaj jeszcze mówi, mój pokój daję wam. Was hatte denn der Jesus für einen Frieden hier auf dieser Erde? Jaki pokój miał Pan Jezus na tej ziemi? Natürlich nicht den Frieden mit Gott. Oczywiście nie ten pokój z Bogiem. Der Jesus war kein Feind Gottes. Nie chodzi tu o ten pokój z Bogiem, bo przecież Pan Jezus nie był przeciwnikiem Boga. Der Friede des Herrn Jesus war seine Ruhe in den Umständen. Ten pokój Pana to był jego spokój w różnych okolicznościach jego życia. Der Jesus war in den schwierigsten Umständen hier auf dieser Erde. Pan Jezus znalazł się w najcięższych okolicznościach tego życia na tej ziemi. Und er war immer in innerer Ruhe. A jednak miał wewnętrzny spokój. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, macht euch keine Sorge. Die Ruhe, die ich hatte, die gebe ich euch. I teraz mówi swoim uczniom, nie trwóżcie się. Ten pokój, który ja mam, daję wam. Ihr könnt genauso in Ruhe durch die Umstände gehen, wie ich das getan habe. I możecie tak z takim samym pokojem iść przez swoje okoliczności, jak ja to uczyniłem. Seht, da war der Herr Jesus in einem Sturm mit seinen Jüngern in dem Schiff. Widzicie Pana Jezusa podczas sztormu w tej łodzi. Und die Jünger hatten Angst. I uczniowie mieli strach. Und der Jesus? Pan Jezus? Er schlief auf einem Kopfkissen. On spał na wezgłowiu. Das konnten die Jünger nicht begreifen. I uczniowie nie potrafili tego pojąć. Sie sagen, was ist los? Hier ist Sturm und du schläfst. Oni mówią, co się dzieje? Tu jest sztorm, a ty śpisz. Ja, der Jesus war in innerer Ruhe. Pan Jezus miał wewnętrzny pokój. Das war sein Frieden. To był jego pokój. Als die Menschen den Herrn Jesus angegriffen haben, blieb der Jesus ruhig. Kiedy ludzie chcieli pojmać Pana Jezusa, on pozostaje spokojny. Er war immer in innerer Ruhe und in innerem Frieden. On zawsze miał ten wewnętrzny pokój i spokój. Und jetzt sagt er seinen Jüngern, seht mal, diesen Frieden, den ich hatte in den Umständen, den gebe ich euch. I teraz mówi do swoich uczniów, ten pokój, który ja mam, ja wam daję. Und deshalb braucht ihr keine bestürzten und beängstigten Herzen zu haben. I dlatego nie musi się trwożyć wasze serce i nie musi się lękać. In Philipper 4 lesen wir etwas von dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. W Filipian czytamy o tym pokoju Bożym, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Gott ist immer in innerer Ruhe. Bóg jest cały czas w tym stanie wewnętrznego pokoju. Gott steht sozusagen über den Umständen. Bóg, można powiedzieć, stoi ponad wszystkimi okolicznościami. Und nichts, was hier auf dieser Erde passiert, kann Gott erschüttern. I nic, co się dzieje na tej ziemi, nie może wstrząsnąć Bogiem. Nichts, was in unserem Leben passiert, erschüttert Gott. Nic, co dzieje się w naszym życiu, wstrząsa Bogiem, nic go nie porusza. Gott hat mitempfinden mit uns, aber Gott wird nicht erschüttert durch das, was uns begegnet. Bóg ma współczucie z nami, ale to nie jest tak, że on nagle jest jakiś poruszony tym. Der Krieg in der Ukraine ist furchtbar. Wojna na Ukrainie jest straszna. Und Gott empfindet mit den Menschen. I Bóg współczuje z tymi ludźmi, współodczuwa. Aber der Krieg in der Ukraine erschüttert Gott nicht. Ale to nie jest tak, że to jest coś, co nagle zatrzęsło Bogiem. Gott ist über den Umständen. Bóg jest ponad tymi sytuacjami. Er möchte uns
seinen Frieden geben, den Frieden Gottes. I on chce nam dać swój pokój, ten pokój Boży. Aber hier spricht der Herr Jesus von seinem Frieden, dem Frieden des Herrn Jesus. Ale tutaj Pan Jezus mówi o swoim pokoju, pokoju Pana Jezusa. Und das ist der Friede in den Umständen. I to jest ten pokój w okolicznościach, w tych sytuacjach. Also der Friede Gottes ist über den Umständen. Czyli pokój Boży jest ponad tymi okolicznościami. Aber der Friede des Herrn Jesus ist in den Umständen. A pokój Pana Jezusa jest w tych okolicznościach. Was immer uns begegnet, dem Herrn Jesus ist noch viel Schlimmeres begegnet. Wszystko, co nas spotkało, Pana Jezusa spotkało jeszcze gorzej. Und er möchte, dass wir von ihm lernen. I on chce, abyśmy od niego się uczyli. Meinen Frieden gebe ich euch. Mój pokój daję wam. Und dann sagt er noch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. I jeszcze mówi, nie tak jak świat daje. Wisst ihr, diesen inneren Frieden, den finden wir nicht in dieser Welt. Wiecie, ten wewnętrzny pokój, nie znajdziemy go w tym świecie. Die Menschen sind beunruhigt. Ludzie są bardzo pewni niepokoju. Und sie können uns auch nicht beruhigen. I ciężko jest ich uspokoić. Die Menschen kennen diesen Frieden nicht. Ludzie nie znają tego pokoju. Und deshalb können sie uns auch diesen Frieden nicht geben. I nie mogą jakby polegać na tym pokoju. Aber der Herr Jesus gibt anders als die Welt gibt. Ale Pan Jezus daje inaczej niż ten świat daje. Der Jesus möchte, dass wir dauerhaft zur Ruhe kommen. Pan Jezus chce, abyśmy po prostu w długim okresie mieli pokój. Er möchte nicht, dass wir uns so viele Sorgen machen. Pan Jezus nie chce, abyśmy się tak bardzo trwożyli, sondern er möchte, dass wir in innerer Ruhe und in seinem Frieden durch die Umstände gehen. On chce, abyśmy wewnętrznym pokoju, z jego pokojem szli przez te okoliczności. Und dann sagt er in Vers 28 noch einmal: Ich gehe hin und ich komme zu euch. W 28 wierszu jeszcze raz mówi: Odchodzę i przyjdę do was. Der Jesus ist zurückgekehrt in den Himmel. Pan Jezus wrócił do nieba. Und jetzt sagt er: Ich komme zu euch. I mówi teraz: Ja przyjdę do was. Und wenn wir das ganze Kapitel gelesen hätten, dann wüssten wir, dass das eine doppelte Bedeutung hat. Gdybyśmy przeczytali cały rozdział, wiedzielibyśmy, że to ma podwójne znaczenie. Die erste Bedeutung ist, dass der Jesus in der Person des Heiligen Geistes jetzt zu uns gekommen ist. Pierwsze znaczenie, wiemy, że Pan Jezus w osobie Ducha Świętego teraz jest przy nas, czy z nami. Ja, der Jesus ist zurückgekehrt in den Himmel. Pan Jezus wrócił do nieba. Aber er hat den Heiligen Geist gesandt. Ale posłał Ducha Świętego. Und der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, wohnt in jedem von uns. I Duch Święty, czy Bóg Duch Święty mieszka teraz w nas. Und so wohnt der Jesus in uns. I w ten sposób Pan Jezus mieszka w nas. In der Person des Heiligen Geistes. W osobie Ducha Świętego. Das ist eine großartige christliche Segnung. To jest wielkie chrześcijańskie błogosławieństwo. Aber ich komme zu euch heißt auch ich komme wieder. Ale drugie znaczenie to znaczy również ja przyjdę znowu. Ja wrócę. Wir haben uns am Anfang des Kapitels daran erinnert. Na początku tego rozdziału przypominaliśmy sobie o tym. Der Jesus kommt zurück, um uns zu holen. Pan Jezus przyjdzie znowu, aby nas zabrać. Ihr Lieben, wir haben eine herrliche Hoffnung. Umiłowani, mamy cudowną nadzieję. Und der Jesus möchte, dass diese Hoffnung in unseren Herzen wirklich lebendig ist. I Pan Jezus chce, aby ta nadzieja była w naszych sercach rzeczywiście żywa. Wir wollen zum Schluss noch Hebräer 10 aufschlagen. Na koniec przeczytamy jeszcze z Hebrajczyków 10 rozdział. Und in Hebräer 10 lesen wir in Vers 37 noch eine ganz kleine Zeit. Und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Hebrajczyków 10:37. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Der Kommende, das ist der Herr Jesus. Ten przychodzący to jest Pan Jezus. Das ist hier ein Titel des Herrn Jesus, dass er der Kommende ist, derjenige, der kommt. To jest jeden z tytułów Pana Jezusa, ten przychodzący, czyli ktoś, kto przyjdzie. Eigentlich bedeutet das, dass er schon unterwegs ist. Tak, można powiedzieć, że to znaczy już, że on już jest w drodze. Er sagt nicht, ich werde einmal kommen, sondern er sagt eigentlich, ich bin schon dabei, ich bin schon unterwegs zu kommen. On nie mówi, ja kiedyś tam przyjdę, tylko można to tak rozumieć, że on już idzie, ja już jestem w drodze. Das heißt, wir können jeden Tag auf ihn warten. To znaczy, że każdego dnia możemy na niego czekać.
Meine Eltern hatten so einen kleinen Holzspruch über ihre Tür hängen. Moi rodzice mieli w domu taką małą tabliczkę nad drzwiami wejściowymi. Und da stand drauf, vielleicht heute. I tam było napisane, może dzisiaj. Nicht vielleicht morgen. Nie, może jutro. Sondern vielleicht heute. Ale może dzisiaj. Und mein Vater ist letztes Jahr heimgegangen. I mój tata w zeszłym roku odszedł do Pana. Er hat bis zum letzten Tag nicht auf den Tod gewartet. On do ostatniego dnia nie czekał na śmierć, sondern er hat oft auf diesen Spruch gezeigt. Ale on bardzo często wskazywał na to zdanie, na tę tabliczkę. Und zu mir gesagt, vielleicht heute, ich warte auf den Herrn. I bardzo często mi mówił, może dzisiaj, ja czekam na Pana. Und er ist dann doch durch den Tod gegangen. Mimo wszystko musiał przejść przez śmierć, aber er hat bis zum letzten Tag gewartet. Ale do ostatniego dnia czekał. Der kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał. Und dann endet, nein, dann fügt der Schreiber hinzu, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. I pisarz jeszcze dodaje, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Da sind wir wieder bei dem Anfang von Johannes 14. I znowu jesteśmy na początku Ewangelii Jana 14 rozdział. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Liebe Geschwister, wir wollen uns gegenseitig Mut machen. Bracia i siostry, my chcemy się wzajemnie pocieszać. Bis zu dem Augenblick, wo der Jesus kommt. Do tego momentu, kiedy Pan przyjdzie. Wollen wir im Glauben und im Vertrauen auf ihn unser Leben leben. Chcemy w wierze i w zaufaniu nasze życie przeżywać. I na ziemi w nikim innym nie ma.